Witajcie na kanale Chodźmy po zdrowie. Wiele odcinków nagraliśmy, jeżeli chodzi o technikę chodzenia z kijami Nordic Walking. Ale tak w ogóle, czy my wiemy, po co nam jest ta technika, po co nam są te kije, dlaczego mamy chodzić na kijach? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie nas do końca. Prawidłowa technika Nordic Walking to odpowiednia synchronizacja ruchu rąk i nóg, która aktywuje ponad 90% mięśni całego ciała. Dzieje się tak dlatego, że obciążenie stawów i kręgosłupa dzięki kijom podczas marszu rozkłada się równomiernie. Następną korzyścią chodzenia techniką Nordic Walking jest to, że pomaga schudnąć. Chudniemy dlatego, że podczas regularnego marszu spala nam się tkanka tłuszczowa. Następną ważną korzyścią jest uregulowanie albo wyregulowanie ciśnienia krwi. Podczas marszu poprawną techniką ciśnienie krwi nam się podnosi, gdzie dotlenia wszystkie tkanki w układzie krwionośnym i mięśniowym. Później kończąc trening ciśnienie krwi nam spada i reguluje. Podczas takich cyklowych, codziennych marszów my trenujemy układ krwionośny. Kolejna ważna korzyść stosowania techniki Nordic Walking to rozładowanie stresu i napięcia. Każda aktywność fizyczna uruchamia endorfiny, czyli hormon szczęścia. Więc chodząc prawidłową techniką Nordic Walking, tym bardziej przysmożymy sobie więcej hormonów szczęścia. Oprócz tego Nordic Walking z poprawną techniką jest aktywnością fizyczną, która nie powoduje w zasadzie żadnych kontuzji. Jest aktywnością dla każdego i w każdym wieku. Dzięki Nordic Walking zwiększysz wydolność całego swojego organizmu. Rozbudujesz swoją masę mięśniową. A, no właśnie. No i poprawisz sobie sylwetkę. A poprawna sylwetka przecież dla mężczyzny jest czymś ważnym. Uprawiając regularną aktywność fizyczną Nordic Walking zachowasz zdrowie. Zmniejszysz ryzyko zachorowań na wiele chorób, w tym cukrzycę, nadciśnienie, osteoporozę i będziesz zdrowy. W tym odcinku dowiedzieliście się, dlaczego technika chodzenia z kijami Nordic Walking jest tak ważna.